Cześć, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidrowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku z Sonika Forces na moim kanale. Słuchajcie, teraz dałem się po prawą stronę. Nie wiem, czy wam się bardziej ta perspektywa kamerki podoba, czy bardziej woleliście tą po lewej. Więc jakby co, dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, czy wolicie prawą stronę, czy lewą stronę. Coś wam muszę pokazać teraz. Nie wiem, czy widzicie, ale udało mi się ubrać naszego tutaj awatara, więc tak on oto się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się ten wygląd podoba. Jeżeli się wam nie podoba, no to spoko, uszanuję to, ale mi się mega podoba, że tak powiem, jego tutaj wygląd. No dobra, ale zanim zajmiemy się za etap 14, czyli za Aqua Road, musimy sobie teraz polecieć do etapu 4 Prison Hall Death Egg. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj sygnał SOS. A jak wiecie, ja robię sygnały SOS w tym oto let's playu, więc bez zbędnego przedłużania przenosimy się tutaj do tego oto poziomu. Lecimy na pełnej, moi drodzy, lecimy na pełnej. Zupełnie teraz innym awatarem niż wcześniej, bo mój awatar, że tak powiem, poszedł sobie na, powiedzmy, krótki odpoczynek. Powiem wam szczerze, dawno nie nagrywałem Sonika Forces. Jakoś tak z tydzień będzie już, odkąd nagrałem ostatni odcinek. Szkoda, no ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Nie zawsze człowiek ma czas na nagrywanie, więc trzeba niestety to też uszanować. Nie jestem robotem, nie jestem człowiekiem, jakkolwiek to brzmi. ładnie tutaj leci. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się ładny wynik wykręcić w tej planszy. Bo nie powiem, że nie, to jest tutaj dosyć ciężka plansza na wykręcenie ładnego wyniku. Chociaż nie, czekajcie, sorry, nie to chciałem powiedzieć. To w innej planszy ciężej wykręcić taki super fajny wynik, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Taki, wiecie, prawie że najlepszy. Jest parę takich map i pewnie dzisiaj napotkam te mapy, znając moje szczęście. O kurde, myślałem, że spadnę, nie? Jezus Mario. Mega. Ogólnie mega mi się soundtrack tutaj podoba. Jest mega fajny, jest mega spoko, jest po prostu picuś glancuś. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, spróbujmy w ogóle dostać się do góry i zbierzmy sobie te dziesiątki, co tutaj na nas czekają. Oj, dobra, niestety już spieprzyłem, więc mogę się pożegnać z tymi tutaj dziesiątkami. Trudno się mówi, no lecimy dalej, nie ma co tutaj tracić czasu na te głupie dziesiątki. Innym razem może mi się uda, jak będę robił podobną misję SOS, bo jak widzicie, misje SOS lubią powtarzać się, że tak powiem, jeżeli chodzi o te poziomiki. Więc ja jakoś super płakać nie mam zamiaru. Okej, dobrze, jedziemy. Kurde! Myślałem, że tam zbiorę te dziesiątki z normalnymi pierścienkami. Ale dobra. Ranga A. Mam nadzieję, że mi to nie nadpisze rangi A, bo już mam rangę S. To troszeczkę byłoby słabe, gdyby mi tutaj gra postanowiła nadpisać. Ale najważniejsze, że mamy misję sukces, co nie? Też tak uważam, moi drodzy. To jest najważniejsze. No, i mamy S. Nie ma o co się martwić. Dobra, no to co, następny odcinek, Mystic Jungle, Aqua Road. Bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem. Hey rookie, go to the lab and check it out. No i okej, Aqua Road. Lecimy z koksem. Mystic Jungle, Aqua Road. We've picked up the two life readings near the lab up ahead. They aren't robots. What are they? They're enemies. Taking them both on might be a big ask for the rookie. O, to jest ten poziom. No to już mniej więcej mam tutaj, że tak powiem. Mam tutaj już wizję tego, co to jest dokładnie za poziom. W ogóle tutaj taka fajna ciekawostka, że kiedy odbijamy się od wrogów, to oni wypuszczają pierścienie, co jest dosyć takie fajne, moim zdaniem. Fajne. O nie! Ominąłem tutaj czerwonego ringa, najgorzej. Fuck.
Dobra, trudno się mówi. No i patrzcie, Lightning nam kurde pomaga, nie? Co by to było, gdybym nie miał Lightninga? Kurde, najgorzej. A tak to łatwo, mamy 210 pierścionków. Więc jest easy, man. A, tutaj z automatu mi ten gra się złapała. O, i proszę, mam 409 400 punktów. Jest ranga S, wiedziałem, kurde. No bo ten poziom w sobie bardzo ładnie nam poszedł, muszę przyznać. Bardzo fajnie. Jestem z tego powodu zadowolony i tutaj dużo nagród żeśmy sobie odblokowali. Zresztą jak zwykle. Będę miał w co ubrać mojego awatarka. Ale ta chusta w ogóle z tymi zębami mi się nie podoba, jakaś taka dla mnie dziwna. Dobra. Kurde, ile my tu rzeczy jeszcze odblokowywujemy? Dobra, next. Kupa czasu, 3 dni, no tak, to jest kupa czasu. Chcąc, nie chcąc, Sonic. Dopiero 14,29% przejęliśmy? Kurde, to przecież mało jest. O, i odblokował nam się tajny poziom, którego sobie właśnie zrobimy przed tym oto poziomikiem, przed Sunset Heights, czyli moim ulubionym poziomem. Tam jest dopiero wyrąbisty soundtrack, mój drodzy, tam jest mua, taki soundtrack. Ale dobra, przejdźmy do działa ogniowego, Mystic Jungle. Zaczynamy tajny poziom, numer 1. I tak będziemy sobie grali w te tajne poziomy i te ukryte poziomy. Na czym ten poziom będzie się czym on się będzie charakteryzował? Będziemy musieli unikać tego ognia. To jest na pewno. To jest wręcz pewne. Dawaj checkpoint. Przyda się. A właśnie, kurde. I tutaj trzeba naprawdę mieć refleks chudego byka, jak to mawiają. Ja nie mam zamiaru tutaj sfailować i mam nadzieję, że dostanę tą rangę S. S jak super. Dobra, udało się. Mamy to ukończone. 90 tysięcy punktów. Ale słabizna, nie? Ale S mamy. Dobrze. Dobrze, mamy S-kę. Bardzo dobrze. W ogóle, gdzie moje maniery? Kurde, żuję gumę na let's playu. Boże, powinni mnie za to skarcić, co najmniej. No dobrze. Tajny poziom pierwszy mamy zaliczony. Mua. O! Ktoś tu chyba nie chce, żebym poszedł na Sunset Heights, więc... Chemical Plant! Wracamy! Okej, okay, gramy teraz sobie jakimś, powiedzmy, pseudo-intelektualistycznym jeżem. Wiem, że nie ma takiego słowa, no ale trudno się mówi. Ja mówię po swojemu, jakkolwiek to brzmi. No i co? Lecimy, kurde. Yo, ziom, kurde. To jest taki ten, w sumie koleś, który tworzył tego skina, to tak trochę chciał zrobić takiego, wiecie, jeża hip-hopowca. co wy tutaj, kurde, wyobrażacie, co? Wy myślicie, że co, wy mnie pociśniecie? Jak kurde, taekwondo tutaj trenowałem. Co wy myślicie?
Patrzcie, jak ja was z pasa jadę, kurde. Powinno być wam teraz wstyd, nie? Wstyd i hańba powinna was tutaj teraz otaczać. I tak, w końcu się nauczyłem normalnie operować gałką analogową. Dobra, tutaj się tym nie interesujemy. O! Tym się możemy zainteresować. Halo, halo, ty. Proszę mnie tutaj ten. O, dokładnie tak. Pozbieramy sobie pierścienie, bo czemu by nie? W końcu jest trofka za ileś tam tych pierścieni. Okej, okay, wszystko jest git, jest wszystko w porządeczku. Skoczymy sobie dalej. Tutaj oczywiście cutscenka, którą my już znamy, ponieważ była ona już dużo razy w tym let's playu pokazywana. Tak więc wiecie co, myślę, że skoro ten poziom jakoś się super nie różni od poprzedniego razu, to myślę, że sobie ten, że spotkamy się już na samiutkim końcu, co wy na to? Żeby tak wam troszeczkę zaoszczędzić czasu. A mi przy okazji montowania. No i proszę, jesteśmy na samym końcu. Mamy już 1 000 000 kurde punktów. Bardzo dobry wynik. Bardzo ładny wynik zresztą. I 687 pierścionków. No to było pewne, że to będzie ranga S, moi drodzy. To było pewne. Przecież tutaj... O kurde, ty... Duży medalion dostaliśmy. Duży złoty medal. No dobrze, nic już nam nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zabrali się za Sunset Heights. Eggman said when the plan is completed, we'll all be wiped out. I don't like the sound of that. Normally I just laugh at an Eggman plan. He's already conquered most of the world, so what's this plan of his? Hey, I hate to butt in on your important meeting, but we're under attack. Shadow is tearing through our troops. We need reinforcements. Shadow. The last time I saw him, he was fighting for Eggman. That doesn't make sense. Why would Shadow help the enemy? No właśnie, po co Shadow miałby pomagać wrogowi? Jak myślicie? Perhaps he's being controlled by that strange power. Whatever it is, I'll figure it out. No i dobra. Etap City, Sunset Heights. Ruszamy. Dobrze, przepraszam, że ja tutaj jestem taki cichy teraz, ale po prostu chciałem, żebyście sobie również posłuchali tego świetnego soundtracku, bo jest naprawdę on mega, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, jest jedna ciekawostka odnośnie Sunset Heights. Nie wiem, czy wiecie, ale Sunset Heights był w ogóle pierwszym poziomem, który został pokazany w Sonicu Forces na trailerach, tak więc mega szapoba, bo jest to jeden z najlepszych poziomów, moim zdaniem. Nie ma lepszego w ogóle poziomu. Taka też druga mini ciekawostka. Muzyka z Sunset Heights była kiedyś użyta w moim intrze. Takim starym intrze mega. Tak więc... Fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo dobry soundtrack. Szkoda, że ta... Mapa była trochę krótka, bo minuta 24 i 98 sekundy. Co to w ogóle jest? No i ranga S, bo oczywiście nie zginęliśmy ani razu. Bo gdybyśmy zginęli raz, to byśmy mieli bodajże rangę A już, albo rangę B nawet. Nie wiem, nie orientuję się, jeżeli chodzi o Sonika. Tak czy siak, Sunset Heights graficznie po prostu wygląda. Zresztą soundtrackowo też. No i mamy tutaj malutki... brązowy medal, żebyśmy nie byli smutni oczywiście. No i co? Ruszamy sobie dalej w takim razie. A nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo stos nagród nas czeka. Oczywiście.
Kurde, ile ja tych nagród zdobywam, what the fuck? Jezus Maria, więcej tego nie mieliście? O! Odblokowaliśmy etap ekstra, którego sobie zaraz zrobimy. All right, Shadow, what's the deal? Chaos control! Another Shadow? He just disappeared. That was a fake. A fake? How? What? No właśnie, jak to? No właśnie. Infinite can create virtual reality projections. They have mass and form, but no heart and soul. Virtual reality? So all those familiar faces that were part of Eggman's army? Replicas. The problem is, they may not be real, but their powers are as formidable as the originals. According to Rouge, Infinite can create unlimited numbers of them. So, o kurde, w nieskończoność. Counterfeits? Exactly. As it stands, there's no way we can win this. Of course we can win this. We always do. We just haven't figured that part out yet. Oj ty Sonic, ty jesteś naprawdę mega chyba optymistą. Capital City, etap 16. My za ten czas zabierzemy się za inny poziom. Za poziom ekstra. Green Hill, kapsuła lotnicza. Ruszamy. Czemu ten soundtrack nie mógł lecieć w normalnym Green Hill? Aha, fajnie, zaczynamy od tego. Dobra, to jeszcze raz, ponawiamy próbę, bo ja nie mogę dopuścić sobie takiego oto faila. Dlaczego ta muzyka nie mogła lecieć chociażby przy tym, przy klasycznym Soniku? Przecież to jest taki dobry soundtrack, przynajmniej ja tak uważam. Dobra, jak tutaj teraz to ogarnąć? Trzeba będzie... Aha, dobra, cofnąć się, oczywiście, że tak. Uwaga na bomby. What? Co ta kapsuła najlepszego zrobiła teraz? Dobra, jest git. Dobrze jest. Dobrze. No kurde. Źle. Źle. Dobra. Pyk, pyk. Źle skoczyłem. Dobrze, jest! 40 sekund! Mamy rangę S! O Jezus Maria, ja myślałem, że ja się tutaj zesram w tym poziomie, nie? Ale tak to jest, jak się nie zna mechaniki i leci się na ślepaka, kurde. O Jezus Maria, dobra. No, szybciej tutaj mi się przewijaj. Już to widziałem mniej więcej wiem o co chodzi, co i jak. O, znowu mamy SOS. Kurde, coś dzisiaj te poziomy nie chcą, żebym wszedł dalej, no ale dobra, lecimy z koksem. Casino Forest. According to what I overheard,
Sonic should be here. It feels weird asking you to look for Sonic, but we're counting on you. Dobra, udało się tutaj dostać. Dobra, mamy to. Mamy tutaj kapsułę uratowaną, więc jest git. I teraz tylko byleby dolecieć do końca poziomu. I nie zginąć. Bo wtedy mission failed. A my nie chcemy mission failed. Yes! Mamy to! Misja sukces! Yeah! Okej. Okay. Dobrze więc. Tutaj mamy Capital City, ale poczekajcie chwilkę. Za sekundkę wrócę do was. Albo w sumie, dobra, lecimy z Coxem. We just got word that Eggman's forces are undermanned at his headquarters in Metropolis. They're probably staging somewhere else as part of Eggman's plan. This could be our only chance to take the city. Exactly. That's why we're focusing on a full frontal assault on Metropolis. I'm calling it Operation Big Wave. Who cares what it's called? What's important is to have a well-thought-out strategy. I thought up this strategy in about a minute and a half. We're going in hard and fast. We're not gonna stop till Eggman's army is destroyed. Sonic is busy fighting Shadow, but the rest of us can do this. We've got the strength and the spirit to win. There's no finer group that I'd want to fight with. Ha! Great speech! Let's give Eggman an old-fashioned beatdown. They have more in sheer numbers, so the idea of a quick, focused attack isn't bad. We also have Sonic. I mean the other Sonic. So I have no doubt we can do this. Also, if we can destroy the Phantom Ruby, we should be able to send the other Sonic home. At least... Okay, let's head straight for Eggman's HQ. Time to save the world, people! Przypadkowo przewinąłem dialog Tailsa. Kurde, ale zdymałem, nie? Dobra, trudno się mówi. Pewnie osoby, co nie lubią Tailsa, będą mi teraz dziękować za to. Dobra, Capital City, Metropolis. Lecimy! Lecimy, lecimy, kurde, nie śpimy. No tutaj bardzo dobry soundtrack leci i bardzo ogólnie fajny poziom to jest. O, Infinite, elo. No, tak jak tu też... Tak jak to też Shadow powiedział, upiorny ten, w sensie upiorny, Jezus Maria, Infinite ma taką dosyć dobrą kontrolę nad tym Phantom Ruby i on może właśnie takie oto rzeczy odwalać.
Dobra, uwaga na laser. Okej, dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy z koksem. Staram się być cicho w momencie, kiedy oni tam rozmawiają, żeby wiecie, żeby tych dialogów za bardzo nie zagłuszać swoją przedmową, bo może coś ciekawego mówią. O kurde, ty, nie ogarnąłem tego, że tutaj kolce są, ja najgorzej. Dobra, lecimy. O kurde, ty, wszystkie czerwone te pierścienie żeśmy zebrali. Dobrze. Fuck, dobra, trudno się mówi. Pewnie tutaj będzie ranga A. No jeżeli będzie ranga A, to trudno się mówi. Najwyżej poza ekranem sobie powtórzę ten poziom. O, proszę, S. Czyli jednak w sumie mogę mieć nawet jeden pierścień. Ważne, żebym nie zginął. Rozumiem. Właśnie mnie olśniło, czyli nie mogę ani razu zginąć, bo inaczej właśnie nie będę miał rangi S. To dlatego ludzie mówili, że ta gra jest mega łatwa, jeżeli chodzi o S-ki. O, Park Avenue. No dobra, co tam się dzieje teraz? O, dostaliśmy znowu z tym. Z laserem. Więc lecimy z koksem. Z SOS. Przepraszam, to nie był laser, tylko lightning. Zapomniałem. Wybaczcie. Pomyliłem laser z lightning. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, teraz musimy się rozpędzić. Jak mogliście zauważyć, tam była jedna kapsuła, która była w ogóle koloru bodajże zielonego, czy tam niebieskiego. Jest to kapsuła, której jeszcze nie zdążyliśmy odblokować sobie. W sensie nie mamy jeszcze Wispa, który by nam ten... No wiecie, o co chodzi, mamy jakby tego Wispa, który jest odpowiedzialny za daną kapsułę i za dany upgrade. Ło kurde, ty! Tutaj mnie jeszcze nie było. No i kurde, bez stracenia pierścienia udało się. Brawo ja! Brawo ja! I znowu ranga S. I kolejne medale dla nas. Coraz więcej mamy ich. Coraz więcej. To jest bardzo dobre. No dobrze, przed walką z Infinitem zrobię teraz małe ZW i zaraz się usłyszymy. Halo, halo, dzień dobry. Wróciłem po przerwie i lecimy z Metropolis versus Infinite. Nie mogę się tego pojedynku doczekać. O! Czyżby cutscenka? Zaraz zobaczymy. I wonder if this world can offer me a real challenge. Huh? And as if to answer, the world sends me a trembling child. I'm going to fight and die here, or run away in fear again. Hey, don't be scared. This is your moment to shine. Keep going. Don't let your fear own you. Fine. I will teach you fear, then pain. And then, well, at least the fear and pain will end. Infinite, tak nie kozakuj, bo ty zaraz w pierdziel dostaniesz w tym etapie 17, więc ty tam utkaj maczane, jak to by powiedział Kuba. You must be a straggler. The strong will always vanquish the weak. You have only your own. Patrz, jak dostaje w pysk. Ogólnie jest tutaj jedna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tego, o Infinita. Chociażby to, że kiedy z nim walczymy w dwóch konfrontacjach, w tej pierwszej, której walczyliśmy z Sonikiem i teraz Avatarem, to lecą ogólnie remiksy tych motywów muzycznych Infinita.
To jest taka ciekawostka, o której mogę wam wspomnieć. Z tego co pamiętam, z Infinitem miałem chyba mały problem na pierwszym livestreamie z Sonic Forces. Nie mam tutaj stuprocentowej pewności. Wiem, że on jest mega łatwym bossem i szczerze powiedziawszy, jak widzicie, strasznie wpierdziel dostaję. Patrzcie, ile mu już HP zjechałem, a tylko wciskam R2. Nie robię nic tutaj innego, tylko R2 wciskam. On dostaje wpierdziel. I to on mówi, że niby, że on jest w stanie zgładzić cały świat, tak? Wolne żarty, moi drodzy, wolne żarty. Przecież Infinite to jest taka pizdeczka na strzała, że to jest hit nad hitem. To nie wiem, to trzeba być jakimś, kurde, chyba emocieciem, żeby uważać, że Infinite jest jakoś super, kurde, nie wiem, potężną materią, która jest w stanie zgładzić cały świat. Ta, srają muchy, będzie wiosna. W sumie to wiosna by się przydała, bo mamy trochę taką pseudo-jesień, pseudo-zimę. Bo u mnie dalej śniegu na przykład nie ma. Nie wiem jak u was. A ja to nagrywam 22 stycznia, wy to będziecie widzieli pewnie dzień później, ponieważ ja to robię z takim, powiedzmy, jednodniowym opóźnieniem, dlatego że Sonic jest co 3 dni. I teraz leciały sobie pomlogi. Aczkolwiek to się zmieni, dlatego że na razie z pomlogami będę robił malutką przerwę. Ponieważ chcę jeszcze zmieścić drugi let's play, który będzie leciał z Sonic'em Forces. Taka malutka odmiana, żeby nie było, że ciągle macie Sonica. Bo wiem, że mam ludzi, którzy niekoniecznie lubią oglądać Sonica na kanale. W sensie Sonic może nie jest jakoś hejcony, ale po prostu no nie jest to typ gier osób, które chcą to oglądać. Ale myślę, że gra, która się pojawi z Sonic'em Forces teraz, to myślę, że się wam spodoba. Bo jest to gra, która wyszła 3 lata temu zaraz. Bo w maju bodajże ona wyszła. 2017. Dobra, dostałem znowu w czapę niestety. Tutaj pewnie nie będę miał już rangi S. Bo tam minimum chyba trzeba dwa razy tylko stracić pierścienie. A ja już trochę razy straciłem. No trudno się mówi, no. No jak nie będę miał, to najwyżej powtórzę. No co to za problem jest? Dla mnie żaden. Ważne, żeby Infinite wpierdziel dostał. Wiem, że są osoby, co potrafią szybciej pokonać Infinita. No ja po prostu robię to po swojemu. No i sorry bardzo, ja gram po swojemu. Wy możecie grać po swojemu, ja gram po swojemu. Co nie zmienia faktu, że Infinite w sumie jako postać jest dobrze napisany moim zdaniem. Uważam, że jest mega fajną postacią i mega szanuję Infinita. Dobra, pyk, 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 pyk. Znowu działka się tu pojawią, czy tam, kurde, nie wiem co to w ogóle jest. Wiecie, ja wiem, że zaraz mi pewnie powiecie, ale Michał, ty już sprawdzałeś to i musisz minimum raz zginąć, żeby nie mieć rangi S. No tak, wiadomo, bym musiał to powtórzyć, całą konfrontację, ale wydaje mi się, że jak się będzie tak traciło dosyć często pierścienie, to też ma jakiś trochę wpływ na naszą ocenę. O, i patrzcie, na sam środeczek, kurde, Infinite, ale ty wpierdziel dostajesz, ale ty jesteś pizda na strzała. O, teraz już wiem, że mój let's play nie będzie mógł być promowany jako family friendly, ponieważ takie brzydkie słowa tutaj lecą. No, ale stwierdziłem, że skoro mam taki, a nie inny content, to dlaczego ja mam, kurde, udawać kogoś, kim nie jestem? Cztery minuty 28 sekund. No, ranga A, wiedziałem. No niestety, ma to jednak wpływ, ile razy tam pierścieni stracimy, więc walkę z Infinitem powtórzę sobie poza nagrywaniem, żeby poprawić sobie wynik. Survived then, but you throw it all away now. Kill. This will be goodbye. What? How is this possible? It can't be. How did you? No matter. They have only
2 days left. Let them contemplate the inevitable until I end this once and for all. Ho, 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 ale ty odważny jesteś, ty. Ty, tu się puknie Infinite. Etap 18, Chemical Plant, ale oczywiście, SOS. Musiał się SOS pojawić, więc... Tutaj już robiliśmy to tyle razy ten poziom, aż się kurde zaplątałem, że... wytnę wam to po prostu. Co to w ogóle jest za dziwny kostium teraz tego awatara w ogóle? W sensie... Gra mi wylosowała jakiś taki dziwnego awatara, powiem szczerze. Dobra, nie będę tego komentował. Widzimy się na samym końcu. Misja sukces! Kolejny raz! No tutaj niestety ranga A wleciała, dlatego że jakoś super się, że tak powiem, nie starałem, jeżeli chodzi o te punkty. Ale hej, dużo misji SOS mamy już ukończonych, więc to jest jak najbardziej na plus, jak najbardziej na plus. No to dobra. Gdzie ten etap 18? Tu go mamy. Chemical Plant, Chemical Plant. Then everything fizzled out when that Phantom Ruby kicked in. That fake shadow was created using the Phantom Ruby's power, right? Even if it's a virtual reality projection, it's as strong as the real shadow. Spójrzcie na ten wyraz twarzy Knucklesa. Ja pitole, ale bek. Rouge, have you found the intel I was looking for? No, not yet. But I have reports that Eggman's database is located at the chemical plant. If we can check that out, we might find something there. That sounds like a promising lead. We have to figure out the secret behind Infinite's power and virtual reality. Tails, can you handle this? Got it. I'll take Sonic, I mean the other Sonic, with me and head to the chemical plant. Okej, spoko. Lecimy z chemical plant. Klasycznym Sonikiem oczywiście. According to Rouge, there should be a database somewhere. We have to locate the building it's in. There's a lot of ground to cover, so just finding it will be a chore. Ej, to mi troszeczkę się kojarzy, jakby to był taki, powiedzmy, styl Jackie Chana, jeżeli chodzi o muzykę. Skąd mi się wziął Jackie Chan, nie mam zielonego pojęcia. Ale mega, bardzo, bardzo fajny, przyjemny soundtrack. Czemu Green Hill nie mogło dostać takiego fajnego, przyjemnego soundtracku, tylko jakieś kurde pieprzone rzępolenie? Ja pitole. Sorki, że ja tutaj nic nie powiedziałem, bo po prostu się tak trochę wsłuchałem w ten soundtrack, bo wiecie, jako że gram na nowo w Sonica Forces, to tutaj muszę sobie wszystko na nowo poprzypominać. I naprawdę mega mi się tutaj podoba, w ogóle design poziomów jest mega fajny. I naprawdę dziwię się niektórym osobom, którzy uważają, że ej, design poziomów jest brzydki, jak niektórzy to lubią mówić. Wiadomo, no, szanuję jakby opinię tych osób, ale z drugiej strony, kurde, przecież... Te poziomy są nawet ładnie skonstruowane. Jedyny problem, jaki jest z tymi poziomami, to to, że one są po prostu za krótkie. Bo taka jest prawda. Gdyby nie to, że te poziomy są takie krótkie, to uważam, że to są... Znaczy, uważam. Ja uważam ogólnie, że to są jedne z najlepszych poziomów, jeżeli chodzi o Sonica Forces. Tutaj ominąłem coś. Kurde, lecimy do przodu, nie? Na totalnym speedrunie. Mam nadzieję, że mi się tutaj uda eskę zdobyć. Bądźmy cierpliwi. Nie róbmy nic tutaj głupiego. Szybko, szybko do góry, szybciutko. A, słyszałem ten dźwięk, kurde. To jest coś, co...
coś, co kurde tak szybko człowieka nie opuści, ten odgłos kurde umierania, odliczania. Jeden pies, wiadomo, że tu chodzi o to, że Sonic może zaraz umrzeć. Dobrze, 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 jest! O kurde, tu już koniec poziomu! Ja myślałem, że to coś jeszcze będzie ciekawego. Oj, kurde, słabo, rangę A żeśmy dostali. Pewnie za wolno żeśmy przeszli ten poziom. No to mam co robić poza nagrywaniem. Zdecydowanie mam co robić poza nagrywaniem. Nie ma co tutaj, kurde, owijać w bawełnę. So, this is where the database is. Hold on a sec, while I access the data from this computer. Okay, failed battle plans, robot designs. Wow, he's got like 10 terabytes of selfies. Where does he keep the... What? Eggman selfiacze se strzela? What the fuck? Virtual reality weapon, the Phantom Ruby. Weapon that takes control of people's visual and depth perception to feed false information to the brain, creating a new reality for them. Like a dream so real, if you bump yourself in it, your sleeping self will bruise? It's hard to believe. Tejs, odkryłeś kuźwa, jak wygląda życie. And then incorporated the final version into Infinite. I'm reading this data correctly, then there might be a weakness. This is huge! Let's get this information back to the others. O, następny odcinek. Red Gate Bridge. Tutaj też jest mega fajny soundtrack, ale zanim jednak skończymy odcinek, misja SOS klasycznego Sonika. Dlaczego w tym poziomie? Wygląda na to, że ta kapsuła była zupełnie gdzie indziej. Ale bardzo dobrze, że skończyłem z misją porażką, dlatego że... ten poziom po prostu jest okropny, jeżeli chodzi o soundtrack. I pamiętajcie, mówię tutaj o soundtracku. Nie mówię tutaj całościowo, mówię tutaj o soundtracku. Tak się przez chwilę zastanawiam, czy... nie zrobić po Sonicu Forces Let's Playa z Sonica Generations, bo jakoś tak... grając w Forces mam wielką ochotę na zagranie w Generations. Trzeba to przemyśleć. Niemniej jednak, moi drodzy, to już będzie na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Sonica Forces. Mam nadzieję, że wam Let's Play się podoba, że jestem informatywny i w sposób ciekawy go prowadzę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącz się z live'ami itd., itd. I widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Forces i nie tylko. Polecam również wejść na socjale moje, czyli grupa na Discord itd., itd. Linki oczywiście pozostawiam w opisie. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i adios!